tym roku przypada piękny jubileusz 25-lecia reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Wolnej Polsce. W naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej niemal od samego początku miałem okazję uczestniczyć w jego tworzeniu, funkcjonowaniu. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją, która kształtuje młodego człowieka aktywnego w życiu zarówno Kościoła, jak i w życiu społeczeństwa. Od początku patronują nam w sposób szczególny święty Stanisław Kostka i błogosławiona Karolina Kuskówna. Błogosławiona Karolina to młoda dziewczyna, która została zamordowana w obronie swojej czystości i godności. Żyła pięknie i wspaniale, choć ubogo, pochodziła z biednej rodziny. Jej rodzice mieli małe gospodarstwo, miała 10 rodzeństwa. Urodziła się we wsi pod Tarnowem o nazwie Wałruda. Była młodą dziewczyną, ale bardzo zaangażowaną zarówno w życie kościoła, jak i właśnie w pomoc poza kościołem. Każdy, kto miał jakikolwiek problem i zwrócił się do niej, ona zawsze była gotowa iść z pomocą. Błogosławiona Karolina działa także i dzisiaj pośród nas. Doskonałym dowodem na to jest film fabularny, który został wyprodukowany i który mówi o losach młodej dziewczyny, współcześnie żyjącej, która poznaje historię błogosławionej Karoliny. Można by powiedzieć, że z przypadku, ale wiemy, że przypadków nie ma. To Pan Bóg kieruje naszymi losami, tak samo dzisiaj poprzez błogosławioną Karolinę w wielu młodych ludziach, ale także i dorosłych, tych, którzy mają różne problemy, może zadziałać. W tym filmie znajdzie każdy coś dla siebie, odnajdzie jakąś część samego siebie. Dlatego zachęcam do obejrzenia filmu pod tytułem Karolina, a wtedy warto się zastanowić, czy jest coś w naszym życiu, za co jesteśmy w stanie oddać wszystko, nawet nasze życie.